Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie zaraz na początku kolejnego odcinka w nowej zbroi, pozyskując nowe zdolności. A co konkretnie? Otóż poza nagraniem, finalnie jednak totalnie poza nagraniem zająłem się tymi punktami widokowymi, w tym także i tym na Królewskim Szczycie. Tylko Wrota Tartaru są przeze mnie nieodkryte. Ale nie działałem, no głównie tu nie działałem, bo nie bardzo wiem, co mogę tutaj zrobić, o ile mogę zrobić cokolwiek. To wszystko było tylko, sprowadza się do tego, że weszłem sobie na ten główny posąg, który na tym zamglonym był pokazany, czyli tutaj był ten posąg Orła, tutaj posąg Ateny, Hefajstosa, Aresa, no a na odcinku oczywiście weszliśmy na posąg Afrodyty. I odkryłem mapę. Wrota Tartaru, nie mam bladego pojęcia, jak to odmglić. Nie wiem, może się nie da. Aktualnie lecimy tutaj. Poza nagraniem też polatałem sobie, specjalnie poklirowałem kilka czeluści Tartaru. Nawet tutaj odkryłem na trzeci level, której nie jestem w stanie ukończyć, bo nie ma tutaj jakiejś boskiej mocy, która jest wymagana. Niezbadana. Czeluść też mamy tutaj. I dzięki temu mam 3 paski wytrzymałości. To po pierwsze. A po drugie zaliczyłem też jeden albo dwa upgrade'y zdrowia. I brakuje mi jeszcze jednej ambrozji, żeby mieć kolejny upgrade. I jakby co, nic tu nie jest oszukane. Tak samo tutaj. Taki jest stan moich aktualnych upgrade'ów. Z latania no sporo się tego nazbierało, głównie tego niebieskiego czy tam błękitnego adamantynu. Ale niestety za rzadko dropi mi złoty albo fioletowy, żebym mógł sobie ulepszać zbroję i bronię. Więc na razie muszę się oprzeć smakiem. Okej, tutaj... O właśnie, zmieniłem też ogólnie fryz koleżanki, naszej tutaj Phoenix, ale nic więcej. I zebrałem... Znowu zamiast selecta wciskam start. W czeluściach w ogóle okazało się, że... Tutaj kolejne taki, 3 już mam takie. W ogóle 3 szczeluści to chyba były fabularne, bo zebrałem w nich łzę Afrodyty. Plus zrobiłem też niektóre wyzwania, dzięki czemu ulepszyłem sobie maksymalnie fosfora i wykupiłem gniew Aresa. Jedna natomiast, tutaj jedno wyzwanie jest niezrobione tutaj, ponieważ tu jest jakiś mityczny boss. I obawia mi się, że to jest niestety boss, który fabularnie powinien zostać przez mnie rozwalony. Tak samo jak niektóre czeluści, które tutaj... zrobiłem, tylko które to były? O, to było to. To. I jeszcze gdzieś jedna. Chyba ta. Tak jest. Te 3. Chyba będą fabularnie do zrobienia, bo mam zebrałem łzę Afrodyty. A wydaje mi się, że to raczej bez powodu się to nie znajduje. Tu też odkryte kilka rzeczy. No, głównie w Wojnej Grocie, bo po krainie kowali się aż tak nie rozglądałem. No, jeszcze w Gaju Klosa coś ogarnąłem. W Królewskim Szczycie jest tylko jedna czeluść przeze mnie odkryta i nic więcej. Koczułkirkę nie liczę, bo to się chyba automatycznie odkrywa, jak tylko rozwieje się mgła. Co jeszcze? Coś jeszcze zrobiłem? W sumie to nie. No więc cóż. Lecimy do posągu i lecimy potem do... lecimy od razu do wyzwania, do misji głównej. A niestety, tak jak się spodziewałem, wspinaczki średnio były fabularne, więc nawet dobrze, że załatwiłem sobie to od razu. To jest gdzie? A, to chyba to tam oddalone drzewo będzie. Więc lećmy. Zobaczmy, jak daleko z tą wytrzymałością dolecimy. Ewentualnie mogę zawsze uzupełnić sobie dość duży segment moją podką. Ale wydaje mi się, że powinniśmy chyba w miarę dolecieć. Oj, ale widzieliście to? Widzieliście to, jak już byłem tu
a zielonym. Tak było fajnie, to co? To zjechałem tu i spadłem na dół. No, unlucky, co mogę powiedzieć. Babciu, wiesz, bo... Chyba się urwałaś nie z tego filmu. Nie gadaj, że to jest Afrodyta. A jeszcze zbroję mi wam pokazać. Nie happen to be Aphrodite? Why? Yes, I am. Pleasure to humbly make your acquaintance. Phoenix, sorry, I'm just such a fan. You're responsible for some of the most epic love stories of all time. I have to admit, I wasn't expecting a tree, but even in your arboreal state, you're beautiful. Oh, that's sweet of you to say, but the only mirror I gaze into these days reflects the happy smiles of the creatures I help. Oh, if only I could travel to those most in need. But alas, my roots keep me anchored here. So that's why Typhon did this to you. So you can't use your beauty to move ships or inspire bravery in battle against him. Me? Start a war? I don't know where you get such outlandish ideas. True beauty is found in acts of service. True love is the giving of yourself to others. The name Aphrodite should have stood for those things all along. She did not just say that. I am reformed now. My old essence locked away in a vault, wedged under my largest root, which is for the best. Maybe I could get that essence back for you. I'm going to need allies to go up against Typhon. We have the hungry to think about. You said you need to free yourself from your roots. To feed the hungry, of course. Well, my roots were as a pretty bad farmer. So I know how to hurt plants. Salt. It shrivels them up. Oh, would that work? But of course my roots are not ordinary. They're primal. Powerful. So we'll need, mythical salt water? Oh! Oh! This is in the prophecy! A pearl in rough seas! You were a pearl born from rough seas! The salty sea foam from your birth! Yes! What an inspired proposal! But I couldn't possibly trouble a stranger to recreate the conditions of my birth. What if a stranger asked to be troubled? If a stranger asked to be troubled, then I suppose I wouldn't really be troubling them at all. Here's how to conjure sea foam from my birthplace. I already know all about this. Mom loved this story. Grandpappy Uranus threw a pearl into the sea. The sea churned into foam, and Aphrodite rose up out of it. A pearl, Grandpappy? I'm not sure that's how it... That's definitely the story. Okay. I'm sure that's how it went, down. Got it. Knock a pearl into the ocean really hard. That sounds simple enough. Oh, thank you, Phoenix. I'll be serving fresh apples to the less fortunate across the Golden Isle in no time. Well, this is weirder than the time Demeter turned that kid into a lizard. Aphrodite, sweet and charitable. No more mischief? Isn't that what you were aiming for when you married her off to Hephaestus against her will? Hey now, it wasn't. I mean, she knew I was doing it for her own good. No tu się trochę zgadzam z Zeusem. Afrodyta, która... nie knuje. I nic takiego nie chce osiągać i nie zachwyca się swoim pięknem, no coś tu nie pasuje, ale widać, że Typhon naprawdę się postarał. Bo fakt, no to co nam Afrodyta gada o tym pięknie, miłości i tak dalej, no to... O, cyklop. To, no fakt, faktem jest to miłe, ale no umówmy się, do Afrodyty to nie pasuje ani trochę. A co wręcz lepiej opisuje całokształt? Nie pasuje to w obecnych czasach, to nie pasuje do nikogo. Wiecie dlaczego?
bo takie wartości powoli umierają. Tylko w grze da się coś takiego zobaczyć. Aj, to. Posło! Ares! Fosfor! Au! Dobra, proszę moją kuleczkę. O, to był przypadkowy unik! Fosfor jest maksymalnie ulepszony, co jest warte nadmienienia. Dawaj, dawaj, klepiemy dziada. Idealny unik. No wreszcie! Uranus locked all the cyclopes away with the other titans, huh? I co i? Tak, to był strażnik perełki. No dobra, to rzućmy tę perełkę w takim razie. My musimy przetoczyć do wody, jeśli dobrze myślę. The birth of Aphrodite. Is a gruesome tale. Nothing gruesome about it. Grandpappy Uranus and my deadbeat dad Cronos had a battle so great it severed heaven from earth. That's not all that was severed. During his surprise attack, Cronos descended on Uranus. When earth was severed from heaven, there was a great earthquake that knocked a pearl loose from its oyster. Hang on, there was no... The pearl flew from its oyster on land, and Uranus caught it and flung it out to sea with such a force that it caused the frothy foam to bubble. Chyba się domyśla, do czego Prometeusz zmierza. Z tym, co faktycznie zostało oddzielone tego dnia. No plus trochę znam mitologię i wiem, że no to w historiach, którą zna Zeus, troszeczkę się nie zgadza. Z mitologiczną. Boziu, Boziu, ile tu jest tych... przeciwników. Ej, ten co, kolejny jakiś elitarny? Chyba trzeba to stary. Pojedynczo. No, halo! Nice! Parowanie od razu wleciało. Też zanim znowu zapomnę. Tak wygląda mój aktualny hełm. A te po kolei wszystkie hełmy, które... zebrałem w trakcie tych moich wojaży. No poza tymi, które oczywiście już zebrałem, ale pokazuję wam opisy wszystkich. Okej. Okay. I to samo ze zbrojami. Ta potrójna premia jest fajna, ta... w sensie potrójne... wytrzymać, ale szczerze, wrócę sobie chyba do tego żołnierskiego męstwa, bo bardzo mi się podoba ten bonus do wytrzymałości. To jest co? Potrójne obrażenia, ale to mały procent. Zobaczmy, to jest co? Obrażenia przy ogłuszaniu, po użyciu eliksiru, to przy wytrzymałości pełnej, rzadko mam pełną wytrzymałość, kiedy walczę. Zadawane obrażenia toporem, zadawane mieczem. Zadawane z powietrza, z łuku,
niezranionym wrogom, unikalnym. No to załóżmy sobie cały ten set żołnierskiego męstwa. Co, lecimy dalej. Chociaż troszkę to zajmie. Nie do końca o to mi chodziło, kiedy używałem tej... Chociaż nie, czekaj chwilę. Dobra. A nie, to jest za ciężkie. Dobra. To pchamy dalej. Piękno rodzi się w bólu. No, zwłaszcza jeśli chodzi o taki ból, w jakim... przez jaki doszło do właśnie narodzenia się Afrodyty. Ja tego nie mogę bąknąć po prostu, że to leciało gdzieś. No tu będzie... Nie będzie, to po prostu jest jedyna droga. Rzuć tym, tak. A resztę po prostu zbije na kawałki. A właśnie, bo tylko nowe skrzydła. Też mi tu pokazałem. Ale to chyba jest... Skrzydła akurat są tego kosmetyczne, więc... Trafię? Kurde, prawie! No nie ruszaj się, typie! Nice! Jak idealnie wyczuted! Jak idealnie wyczuted! To mi się po prostu udało teraz. Dawaj, powtórka! No kurde, to by się też udało. Nawet, że... To jest ten problem właśnie rzucania tymi... elementami otoczenia w przeciwnikach. Jeśli to nie jest duży przeciwnik, albo bynajmniej taki, który się nie rusza za bardzo, no to niestety niewiele to da. I ostatnia strzała. Dobra, teraz tak, to pchamy do końca. Dobrze, dobrze, dobrze. I jest jedno, drugie i trzecie. Let's go! No. Hup. Zawsze warto złagodzić park. Dobra, gdzie jest ta piana? Gdzieś tutaj. From the sea foam, Aphrodite rose, full grown, beautiful as that same. I can't take this anymore. Zeus, Gaia lied to you about how Aphrodite was born. Oh yeah? Then tell me how it really happened. And Kronos, they fought. You can't be serious. And then you fell into the sea. That's... Because Kronos cut off his... You're sick, Prometheus. Do not talk to me. The sea foam secret. Ah. To return to Aphrodite with the key to her freedom and the vault. Tego się Zeus nie spodziewał. Ale jaka cenzura też poniekąd. Ze strony Prometeusza połowa tego, co on powiedział, było mówiona niezrozumiałym szeptem. Hehehehe
Masakra. Nie, ale po prostu to jest jedna wielka komedia. I to lepsza niż jedna, niż jedna grecka tragedia. Teraz spróbuję teraz głowę Afrodyty się dostać bliżej jej jako drzewa. Ale coś mówi, że to chyba nie będzie tak proste, żeby po prostu dać jej tego, dać jej te pianę. W sumie nie bez powodu bym chyba zbierał w czeluściach Tartaru łzy Afrodyty. No dobra, na razie lećmy do niej. Zobaczmy, co nam da ta piana, o ile da cokolwiek. You've returned, you sweet creature. Do you have the sea foam? Right here. Oh, aren't you good? Please, take my blessing for all your hard work. Nice. Now quick, pour the foam on my roots. The sooner I can move, the sooner I can expand my apple care. Did it work? Coming out of the foam, I was so fabulous. No, there's too many cuddly creatures that need my help. It keeps me awake at night, just seeing their little beaks and bright eyes. And those noses, those quivering wet noses. Jak to strefa? Co jest? Przetrwaj gniew Tyfona! Ubr Achillesa! Woluju! Okej, okay, tego się totalnie nie spodziewałem. Ty, ale jak gość się atakuje. Ważnie, serio? Unikaj, unikaj! Dajcie mi jakiś głaz! Chcę mu rzucić w pysk! Dobra, atak, siła... Super, wziąłem sobie przypadkiem trzy eliksiry jednocześnie. Ha! Parada! Podwójna! No potrójnej nie było. Nieparowalny atak. No już, upiorze! Dobrze, na kolana! Won! Okej, okay, czyli to ewidentnie jeszcze nie będzie jedyna walka z tym upiorem. Co się stało? Typhon nie powinien cię lubić. I couldn't possibly imagine why. Whenever anyone defies him, he sends one of his raids. And that raid delegates responsibility, as raids tend to do, to Shades. So the warrior that just appeared wasn't really Achilles? Goodness, no! The true Achilles is far more dashing. Oh, you're telling me. He's hiding in a lair nearby until he's defeated. His shades will reappear on this part of the island. Is there ever any good news? Well, the sea foam worked and I'm able to move my roots. One of them was actually blocking Achilles' lair. I can't help but the other three raids though, Heracles, Atalanta and Odysseus. Oh, you know what they say, bad things come in fours. No one says that. No one says that. Tough crowd. What about the root blocking your essence? It's just that some people I care about have been turned into stone. So I'm quite keen to- Nope. No. For some reason, that root is still firmly in place. Thank you for your concern. But what matters is I can start delivering apples. All the animals will be fed in no time. Let's get to it. Thank you kindly for all your help. Many happy returns. But I...
That was strange. Co, nie? I can't keep standing idly by. Sorry, I mean busily preparing anymore. You have to bring Aphrodite back to her beautiful snarky self before I go crazy. By the gods, where did you come from? Ma te swoje buty, nie? Doesn't matter. Don't worry about me. Focus on finding another way to shrivel that root. So what? Saltier, more mythical water? Actually, wait. What about Aphrodite's tears? Didn't she cry at the death of Adonis? No nie wiara, mam akurat trzy. And powerful. You really know your stories, kid. Her tears just might work. If you put them directly on the root, blocking off her essence. Now, where did Typhon hide them? You should search the vaults of Tartarus nearby. There are three crystallized tears. I actually found those already. O, podoba mi się. Podoba mi się coś takiego. Phoenix set off to shrivel Aphrodite's most stubborn root and open her vault. Yes. Too easy, forget it. Nie wierzę. Ale zajebiste. Fajnie, że przemyślane, że jest wzięte to, że już to mam. Że to nie jest jak muszę teraz latać i odznaczać sobie, ale ja to faktycznie jest, mam to i normalnie jest to uwzględnione, że to mam. Dobra, to jest szybko do odznaczania. Tak, tak, tak. Strefy spaczenia, nie. Kurde, gdzie było to błogosławieństwo? Teraz w ogóle, teraz dwa takie świetliki wokół mnie latają, no co jest? Znowu nie ta opcja. A, jest osobna zakładka, proszę bardzo. Co my tu mamy? Prawdziwa pięta. Korzenie Afrodyty skurczyły się, odsłaniając wejście do legowiska Achillesa, gdzie z mieczem w ręku czekał jego upiór. A cóż to za miecz? Aż się słabo robi. Podpis Zeusa. Pokonaj Achillesa. Ej, szczerze? Spróbowałbym. Z wielką chęcią. Ale patrz, jak to jest fajnie już przemyślane. Że już jest... mam te trzy łezki i już od razu mogę progresować dalej fabuła. Ale ja póki co na razie przyniosę się tu. Chociaż może nie tutaj, bo będzie chyba bliżej. No, idźże mi stąd. Tu. Tu będzie bliżej do tego legowiska, z tego posągu, tak mi się wydaje. Jeżeli z tej siedziby bogów, którą myślałem, że jest Olimp, ale jednak nie jest. W sensie, ta siedziba bogów to nie jest Olimp. O to mi chodzi. A nic innego. Och, to chyba będzie tam. Tak mi się wydaje. Aha, Boże, bo to są te eliksiry jeszcze działające. Dobra. Dlatego to tak lata. Okej, okay, czyli ten świetlik w poprzednim odcinku to był ten działający eliksir. Okej, okay, co mi daje objęcia Afrodyty? Jedno z jej błogosławieństw. Mamy trzy, możemy trzy od niej dostać. Uzupełnia wszystkie segmenty zdrowia, gdy zdrowie zmniejsza się w walce. Raz na 20 minut. W jakim sensie? Wszystkie segmenty, gdy zdrowie zmniejsza się w walce. Aha, dobra. Dobra, widzę po animacji, że chyba gdybym miał dostać śmiertelny cios, to ma taką drugą szansę, powiedzmy. Ale raz na 20 minut, więc trzeba uważać. Tak czy siak. Kurde, jakieś dwie harpie, jedna ognista, druga lodowa. No ty! No nie widziałem jej, kurde. Haha! Tego się nie spodziewałaś, co? No kurde, jedno chciałem sparować, drugie chciałem dać w pysk, no. O, jak miło! Strzały jednej prawie zabiły drugą. No to kompletnie nie poszło w mojej myśli, no ale... Zostały rozdziabongowane. To najważniejsze. Jestem ciekaw, czy udało... Czy udało... Kto wie, może by się udało, ale czy ja jestem teraz w stanie pokonać upiora Achillesa... Czy nie upiora, samego Achillesa. Ale kurde, my Herkules, to myślałem, że go Gorgona zażarła, skoro jego na
karwasze tam gdzieś znaleźliśmy, a tu nie. Jednak nie. Zobaczmy, czy jestem w stanie walczyć z Achillesem. Achilles, opętany bohater. Okej, czy tu jest, są jakieś... Nie, tutaj nic nie ma, czyli to jest tylko walka. Nie ma żadnych dodatkowych rzeczy. A, tylko oczywiście zanim zawalczę z Achillesem, to muszę najpierw do niego dojść. Żeby nie było, aby za łatwo, co? Go, 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 go. Chodź, 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 chwileczko, chodź. Nigdzie się nie ruszasz. Choć było blisko. Okej. W górę, w górę, w górę i co? Czyli dobra, czego ja się spodziewałem, żeby być tak łatwo? Nie do trzech razy sztuka, co? Nie! Congratulations, ja! To mi się udało. Perfekcyjnie zepsuć. Oj, poszedł. Tyle mnie widzieli. Dobra, no muszę potkę wykorzystać. Sym, muszę? No to nie, nie muszę. Mogę po prostu wykorzystać owoce. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Let this go. Chodź, 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 chodź. Biegł się, biegł się. Po kuleczkę. Teraz pytanie, ja te kule mam dać na górę, czy... Tak. No. Dobra, i to pójdzie automatycznie, ja już muszę być na górze, żeby to przejąć. Dobra. Chodź do mnie, kuleczko. No dostałem trochę w glace, no ale... Znaczy w glace. W banie. Glacy nie mamy. O, a nie, jednak tylko do dwóch razy. No tyle fajnie. No chyba, że jednak będą trzy takie podejścia. Ale to już jest takie wejście jakby na arenę, więc kto wie. Ciekawe, czy jestem już na tyle sprawny pod względem ekwipunku i moich... No, dwóch, powiedzmy, boskich umiejętności. No, a tutaj darmowe leczenie było. Żeby pokonać Achillesa. YOLO, ryzyk fizyk, jak to się mówi. Witaj, Achillesie. Czy jak cię ustrzelę w piętę, to dostaniesz one-shota? Okej, nie bije mi aż tyle. Wpięte go! Wpięte go! To było dość interesujące. Walnąć Achillesowi w piętę i momentalnie go z tym złanshotować. Dobra, ale widać, że gość jest pancerny. Ładnie. Kurde. Fosfora. Dawaj. Gniew Aresa? O! Pięknie. Gniew po raz drugi. Fajne jest to, że ten gniew nie ma cooldownu w ogóle. Dobra. Uzupełnij. Wlecz się. Chyba cztery paski mi zabiera wytrzymałości na atak fosfora. Tak, każdej boskiej mocy zresztą. No ale jak się bazuje na unikach, powinno być dobrze. Nie, za ciągle próbuję unikać z jednym klawiszem!
Mimo perfekt uników, ale... O, teraz akurat. O wilku mowa, co? O, ładnie. Dobra, bafujmy się. O nie! Kurde, na obronę mi się nie zużyłem. Ja zużyłem kolejną, no ale idiota. Kurde, no muszę mu nabić ten... Ten pasek, no. Dobrze. Fosfor, dawaj, mucimy typa. Bo ten stagger nie trwa długo. Zrobił unik, no halo. A, poteczka. Kurde. Dobrze. No, plus jeszcze mam w ogóle zbroję, która mi daje leczenie za kombinację atakami. Dobra, podka. Nie, nie. Nie, to tak działa, nie. Boże, nie mam teraz tej zbroi. Ale tak działa efekt eliksiru, bo tak go sobie ulepszyłem. Chyba. Jest, nie będę teraz sprawdzał, bo to się trochę mija z celem. W ogóle, jakim prawem on przerwa sobie momentalnie miecz w włócznie? Dobrze! A, powinno pójść gładko. Już mam dwie podki leczące. Ale to będzie już chyba jego koniec. Pięknie! Jest, dobra. No jeszcze powiem, że będzie druga faza, nie? Ale to nie Souls-like. Czy wróć, to nie Souls-like. Takowym byłoby już gorzej. Że w sumie w Souls-like to by się druga faza nawet mogła odpalić w połowie walki. W sensie jakby mu do pół HP zjechało. Ło, sporo itemów dostałem. Herb Achillesa. Znaczy itemów, Jesus. Chodziło mi o TT. O adamantyn. Te miszki w ogóle naprawdę są jakieś mocniejsze, czy... Mam tego sprawiać takie wrażenie. No czerwony dostał momentalnego stuna. Na niebieskiego potrzebowałem trzech takich, ale ważne, że się udało. No i proszę, nie był ten Achilles aż tak trudny, jak sądziłem, że będzie. A właśnie, jeszcze sprawdźmy tego fosfora, nie? O proszę, jeden. Ile takich mogę stworzyć? Jednego, dobra. No, fajne są te możliwości fosfora. Ale takie przejście płynne między tymi animacjami, jak się dobrze wyczuje moment, też wygląda zacnie. No i kurde, nawet fajny odcinek. Z Afrodytą pogadałem. Mam takie wrażenie, że chyba trzy questy będą i się z nią uporamy. W sensie wiecie, no... zrobimy jej tego... Uwolnimy tej jej esencję. Bo za to będzie trzecie błogosławieństwo. Więc tak strzelam, że dwa, może trzy questy i...
Afrodytę uwolnimy i kto wie, może już zabierzemy się wtedy za, na przykład, za Hefajstosa, u którego możemy znaleźć wskazówkę co do miejsca znajdowania się tego skarbca Dedala. Dobra, pusto. Ale tu jest skrzynka, a to mnie zawsze zadowoli. Pum. O, 3 złote bursztyny, jak miło. O, świetnie, mogę już coś u... Czemu jak ja klikam raz w lewo, to mi zużywa i eliksir obrony, i eliksir leczenia? Nie daje po kancie, tego daje w lewo. Zobaczmy. Herb Achillesa. Ozdobiony symbolem pióra jak prezent, który Achilles otrzymał od Patroklosa. Ponoć, jeśli zbierzesz 4 herby, zostanie ujawniona ukryta komnata. No. A gdzie są pozostali? Tutaj. Tu jest wskazówka. No kurde, a gdzie jest, są pozostałe legowiska? O ile będą ujawnione w ogóle. Ale chyba niestety nie. No chyba, że mam tutaj gdzieś jakieś zadania do zobaczenia. Ale jak tak patrzę, to chyba nie bardzo. Przecież, kurde, no przyjął mi kilka tam zadań, chyba właśnie na te upiory, nie? To przyznam, że jestem teraz troszeczkę zdziwiony. Bo myślałem, że no bynajmniej mi oznaczy chociaż na mapie miejsca tych wszystkich. Znaczy tych pozostałych trzech. Feeling a bit woozy and spaced out? Maybe you shouldn't have eaten that discolored pomegranate you found. I hate to break it to you, but you're dead. This is the underworld. This room. Forever. Just kidding. The fates intervened, and you were sent to my secret hideaway. But there should be something in there you'll find useful. Enjoy. Okej, tak się zdziwiłem, gdzie jestem. A tu proszę, taki trochę troll ze strony twórców z Fast Travelem, ale nawet mnie przeniósł w fajne miejsce. Mimo iż totalnie niespodziewane. No dobra. Czy stać mnie na jakiś upgrade? Nawet, że stać. Nawet na 2 będzie mnie stać. No, tylko na te 2. Oczywiście zaś coś zepsuło. O Boże. O, dziękuję. Mógłbym jeszcze bardziej zbuffować miecze, no ale po... nie, myślę, że warto taki balans utrzymywać. Dobra, łuki już widzieliśmy animację, więc... Zobaczmy teraz animację toporów. 66 topory będą zadawały teraz obrażeń. Szkoda, że nie mam już na 16 strzał Apollina. Ale najprędzej jak nazbieram to na eliksiry. Chociaż nie odczułam aż takich braku. Ale że ona to dotyka gołymi rękoma, nie? Podczas kucia, to ja jestem w szoku. I troszeczkę nawet zdumiony. Okej, okay, maksymalnie ulepszona na wytrzymałość. Chociaż sądziłem, że to będzie działać trochę lepiej. Tutaj 9. Tutaj 7. 4, 5. Coś za 3. Nie, maksymalnie za 4. Dobra, może tak ulepszamy powolutku też te eliksiry. Dobra.
maksymalna ilość wszystkich po kolei. Ambrozji jednej niestety nie zdobyłem. By się przydała akurat. Bym sobie chyba za darmo bym się jeszcze wyleczył dodatkowo. No ale nie, brakuje ciągle tej jednej sztuki. A piorunów Zeusa ile brakuje? Dokładnie 7, bo nie zdobyłem ani jednego. Obole mam chyba ciągle 2. Tak jest. Tutaj nie ma co patrzeć, a jakieś questy zrobiłem? Też nie. Dobra. No to cóż, ode mnie to będzie tyle. W tym odcinku to będzie wszystko. W kolejnym będziemy dalej puszowali wątek Afrodyty. No i kto wie, gdzie ten wątek nas zaprowadzi. Choć jestem przekonany, że gdyby nie to, że mam już teraz te 3 łezki, no to zajęłoby to troszeczkę dłużej. No ale nic. Ode mnie póki co to tyle i do usłyszenia po raz kolejny w tym oto świecie. Cześć!